Halo, halo, witajcie ponownie w grze Vintage Story na modach. Dzisiaj w odcinku planujemy już konkretnie rozpocząć epokę żelaza. W ostatnim odcinku byliśmy wydobyć dość sporo żelaza, znaczy sporo, zobaczymy czy to było sporo. Tutaj założyliśmy sobie kopalnię żelaza, tam jest oczywiście niestabilny teren temporalny, więc wydobyliśmy tylko tyle, ile nam tam starczyło, ale tam się jeszcze pewnie parę razy przejdziemy. Natomiast w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie wykuwanie już pierwszych żelaznych narzędzi. O, tu jeszcze jakiś koleżka się pamięta. Tak, nastawiliśmy sobie tutaj dymarki. Tu widzicie już cztery są gotowe. Więc dzisiaj już sobie tutaj zaczniemy wykuwać narzędzia. Tutaj troszeczkę już się przygotowałem do tego. Weźmiemy sobie nasze kowadło. Tak, kowadło sobie weźmiemy tam na górę, gdzie mamy młot spadowy. On nam pomoże w tym przedsięwzięciu. Weźmiemy sobie tutaj młotek, weźmiemy sobie szczypce. Tak, i tu przejdziemy na górę. Tutaj się odrobinę przygotowałem. Postawiłem kuźnię, żeby można było sobie podgrzewać te sztabki, które nam się tam, że tak powiem, które nam wystygną. Tu sobie podmienimy na kowadło z brązu. Tu jakaś resztka, że tak powiem, tego koła garncarskiego. I tu mamy przygotowany nasz wiatrak. I oczywiście... O, tą chwilę mu zajmie, zanim się zorientuje, jak ma działać. Ale tak, jeszcze może zanim do tego przejdziemy, to skorzystajmy z tego, że jest dzień i tutaj sobie oporządźmy jeszcze parę rzeczy wokół naszego miejsca. Tu już widzicie, to żyto jest gotowe i sobie to żyto zbierzemy, to które jest gotowe. Ono tutaj już trochę ma za ciepło, więc to które jest gotowe zbierzemy. Tu jeszcze parę jakichś niedojrzałych jest, to jeszcze te sobie zostawimy. Tutaj sobie posiejemy sobie tutaj len, wiecie, w tym miejscu. Tu sobie zbierzmy, tak. Tu jeszcze jedno jest gotowe. O. Mamy tego trochę. Oczywiście mniej niż, tak powiem, w bazowej grze bez modu, bo ja mam tutaj takiego moda, który, że tak powiem, zmniejsza trochę ilość rzeczy, które uzyskujemy z tego. No tak, żeby zbalansować dogranie, że tak powiem, w jedną osobę. Dobrze, posadźmy tutaj, gdzieś miałem ten len w którymś z tych koszyków. Tak, tutaj sobie posadzimy len. Żeby to już, że tak powiem, rosło. Bo już mamy 9 czerwca, zaraz będzie lato pełną parą. Patrzmy jeszcze tutaj do naszej szklarni. Co tu urosło? Tutaj rzepa już urosła. Jak tam tutaj ta soja? Soja już prawie, ta już jest gotowa. Tutaj kapusta, głowa pusta też już urosła. Tutaj jakieś posadziłem. Posadźmy ją więcej. Ona jest na literkę N. Czyli tu chyba możemy spokojnie dalej. N może z tej strony. Jak tutaj się kształtuje. N. 109. O, widzicie, tu już posadziłem trochę, więc może posadźmy z tej strony. Tak. Len może sobie też posadzimy z tej strony, bo tutaj len jest na literkę K, tylko K tutaj jest sporo, więc tutaj sobie posadźmy len tym razem z tej strony. O, jeszcze gdzieś 5 sztuk. No, można by z tej strony posadzić, tu jest K120. O. A tutaj sobie wysiejemy chyba po prostu resztę tego
tego żyta. Ono co prawda jakichś mega upałów nie lubi, ale tak powiem, mamy miejsce. To aż szkoda, żeby tutaj się po prostu marnowało to miejsce, te nasze uprawy tutaj sobie posiejemy. No nie, nie, niech rośnie, tak. Jest to, niech rośnie. Tu jeszcze jedno, tu jeszcze jedno. No i mamy znowu cały ogródek zapełniony. Tutaj jeszcze ta rzepa już też dojrzała. Tak. Tutaj też jakaś dojrzała rzepa, to sobie zbierzemy. O. Czy jest sens ją sadzić, że taką z powrotem? Nie wiem, ono będzie miało tu znowu za ciepło. Chociaż ono tak samo jak to żyto. 96, a to jeszcze niech rośnie kolejna partia, tak? Tu wszystko jest zapełnione. Dobrze, uprawy ogarnięte. Jeszcze skoczymy zobaczyć do pszczółek, jak się tam mają te pszczoły. Sobie rzeczy odstawmy do skrzynek. Tutaj już naprawdę sporo tej rzepy. Trzeba będzie jakoś zacząć konserwować, żeby nam tutaj nie... No, chociaż mamy jeszcze dużo czasu, żeby nam tu nie uwiędła. Tutaj ten sok z czarnej porzeczki. Tu się jeszcze suszą kolejne porzeczki. A może już sobie zamkniemy ten sok na, że tak powiem, na wino. Cyk. I będzie kolejne wino. Tu się już zrobiło wino z czerwonej porzeczki. Można by je zamienić na ocet, ale zobaczmy, jak smakuje wino, czy to się da wypić. Świat się kołysze. Mocne wino najwyraźniej, bo po jednym łyku świat się kołysze. Tak mocno się kołysze. Ciekawe, jak długo on będzie, że tak powiem, się kołysać. Tutaj już mamy, że tak powiem, przesyt prawie tych rzeczy. Ale tu sobie odłóżmy te. O. Właśnie może nawet kurkom dajmy trochę. Tak, zobaczmy jeszcze, jak tam nasze tutaj te kury się mają. Tutaj skorzystamy z tajnej zapadni. O, tutaj pszczoły już zrobiły swoje. Tutaj mamy nawet dwa te. To sobie od razu tutaj na miejscu wydłubiemy. O, pięć sztuk. 5 sztuk miodu. To sobie tutaj odłóżmy, niech robią dalej. Już wszystkie ule się prawie zapełniły. Można by jeden z nich, że tak powiem, też zniszczyć, ale tam chyba się wypalają dwa kolejne ule, te ceramiczne, więc to sobie też wymienimy. Ale może przejdźmy do gwoździa, że tak powiem, dzisiejszego programu. Chodźmy tutaj wykuwać nasze metalowe przedmioty. Tak, to sobie rozwalimy. Tutaj jakiegoś kilofa potrzebuję. O, i mamy łupka żelaza. Tak to po polsku przetłumaczyli. I tu jest 6 sztuk. Tutaj trochę zawsze tych cegieł się odzyskuje, ale nie 100%. Więc chodźmy zobaczyć, jak to, co to będzie. Weźmy trochę węgla. Tutaj się przepala potaż.
A my chodźmy tutaj uruchomić nasz młot. Może tak, pokażmy jak to działa, że tak powiem. O, to tylko po jednym. Może zróbmy sobie jeszcze jedną kuźnię. To nie jest trudne, wystarczy trochę bruku. Czy mamy tutaj jakiś bruk? No, weźmy sobie z tego, zróbmy jeszcze parę sztuk. Czy tu w którejś skrzynce mamy jakiś nadmiarowy? Nie. Dobrze, zróbmy sobie trochę tutaj tego bruku. A, wszystko. O. I robi się to w ten sposób. Zróbmy może dwie sztuki. Akurat nie będziemy musieli tak długo czekać na wypalanie się tego. A może sobie to, że tak powiem, zabierzmy stąd. Tu do skrzynki, żeby nam nie przeszkadzało. O, tutaj też, tu miałem trochę tego bruku. Dobra. Może tu. I co, podgrzewamy ten łupki. Jakbym tam nie zaspał i od razu, że tak powiem, po skończeniu się tych dymarek to uruchomił, to wyszłyby te łupki od razu już gorące i można by je od razu z nimi pracować. Ale to sobie tutaj podpalimy. No i czekamy, aż to się rozgrzeje, tak? Jeśli się rozgrzeje, to będziemy mogli nad tym pracować. Ja wam pokażę, może jedną łupkę zrobimy, że tak powiem, ręcznie, a resztą sobie pomożemy tym młotem spadowym, żebyście też zobaczyli, jak to, że nie jest potrzebny wcale ten młot do tego, ale bardzo, bardzo pomaga. Tak, tutaj jakieś rzeczy podkładajmy. Ło, bym zostawił furtkę otwartą, by nam tu jakieś zjadły te. Tak, tą ziemię tutaj gdzieś odłóżmy tu. Jeszcze od razu, jak tam te nasze komposty się mają tutaj. Całkiem sporo się tego kompostu zrobiło. A tu mamy kolejne komposty. No, co najmniej jedną beczkę. No, to nie podniosłem wszystkiego. O, kolejna beczka kompostu. To sobie, nie wiem, odstawmy tu, niech se leży. I tak, tam się podgrzewa, więc biegniemy. Jeszcze coś trzeba podjeść może, bo głodni. Czy ja tu coś mam do jedzenia? Tu jest jakieś jedzenie. O! Jeszcze ten miodek gdzieś tutaj mieliśmy. Miodek to sobie odłożymy. I idziemy działać. No. O, to się już tutaj rozgrzało, więc szczypce w dłoni. Tutaj kolejny sobie podmienimy na kolejne, żeby się grzało. I tak, kładziemy to. Bierzemy młot i musimy rozłupać te ciemne bloki. A potem uformować z tego sztabkę, czyli też poprzesuwać te bloczki na miejsce. I tu powinno być wystarczająco, żeby uformować normalną sztabkę, czyli tutaj już działamy tak jak w zwykłym kowalstwie, czyli sobie tutaj to przesuwamy na miejsce. Tak, może sobie to obróćmy w tą stronę. O, teraz w tą, teraz do góry. No jakś, no tak trzeba poprzesuwać na miejsce, żeby uformować sztabkę.
Tak, to sobie przesuńmy tu. To tutaj. Tu do góry. Ten jeszcze do góry, ten w dół. I musimy tutaj tą resztówkę oddzielić. O, i mamy sztabkę żelaza. O, to się już wypaliło. O, teraz sobie uruchomimy ten młot. Tu, sprzęgło. I ten młot będzie nam to wykuwał. Może, oczywiście też możemy mu tutaj pomóc trochę te pooddzielać, tą to się nazywa żużel chyba po polsku, slag po angielsku. I ten młot spadowy nam tutaj będzie formował te sztabki. O, resztę już nie chcę dokończyć sam. Tak, tutaj będzie nam potrzebne sporo chyba tego węgla, żeby to podgrzewać. Więc pierwszą, że tak powiem, rzeczą, którą sobie tutaj zrobimy, będzie kilof, bo pobiegniemy sobie jeszcze tego węgla wydobyć. O, ten wiatr wie, jakby chciała, nie mógł. O, ale tutaj już zaraz to będzie gotowe. O, mamy już dwie sztabki żelaza. Tu jeszcze ta już jest gotowa. To tą sobie tutaj na wykuwanie. Ja mu tu trochę pomogę, żeby mu to szybciej poszło. Bo to skuwanie tego slagu jest w miarę proste, natomiast dużo zabawy to przesuwanie tych bloczków na miejsce. Więc do tego nam, że to powiem, najbardziej będzie przydatny ten młot. No bo ten młot to, że tak powiem, piksel po pikselu to przesuwa. No tu się już nagrzewa, rozgrzewa. Tu sobie już odstawmy te sztabki. Ta jest gotowa, tu niech się kolejna grzeje. No, dawaj. Dawaj, nie przestawaj. Kolejna. Tu niech się grzeje. To jest podpalone? Nie podpaliłem tego. Tu pomożemy to oddzielać. Żużel. Trochę nam tu zasłania, ale tak powiem, on za nas tą najcięższą robotę zrobi. Niech się kolejne grzeje. To zrobimy tutaj te jeszcze te trzy i potem sobie zaczniemy wykuwać już jakieś rzeczy, bo tu pomału się ten węgiel drzewny kończy. Wiatr też tak wie, jakby chciała, nie mógł. Powinien sobie dać radę.
No i taka to jest praca w kowalstwie. To jest bardzo, że tak powiem, relaksujące zajęcie. To się grzeje. A niech się grzeje, może przerobimy wszystkie. O, tutaj tu już wystygło. No tylko wiatr słaby. O, ten zrobił. Tu kolejna. Tu mu pomożemy ten rozłupać to. Niech on, że tak powiem, tylko te bloczki przesuwa na miejsce. No, panie młot spadowy, szybciej. 17% wiatru tylko, no. No to żeśmy sobie podziałali. No tak, mamy tutaj żelazne sztabki. On tutaj skończy jeszcze te dwie i widzimy się za moment, zrobimy sobie kolejne. Dobrze, tutaj już kończymy w miarę ostatnią, znaczy ostatnią, może nie ostatnią, ale tutaj mam już dwie, osiem sztuk tych żelaznych sztabek. Więc tutaj już młot kończy kolejną i sobie tutaj zaraz podświecimy to. To już młot wyłączmy. Tutaj sobie to podpalimy. Już 23 tam koledzy harczą za oknem. Tu się sztabki rozgrzeją i co? Na pierwszy ogień pójdzie chyba Kilof, tak? Sobie tu jeszcze skoczę, że tak powiem, coś zjeść. Czy mamy tu jeszcze jakieś tutaj ostatnie zapasy z zeszłej zimy? Tutaj koledzy harczą, jak se harczą. My tutaj się bawimy w kowala na górze. O! I teraz... Ło! Coś tutaj się popsuło, ale tak. Robimy, proszę Państwa... Pierwsze, co to Kilof? Gdzie tu jest ten Kilof? Żelazny Kilof. No, wykuwamy tak jak normalnie z brązu. No i teraz ten naddatek musimy odkuć. Teraz sobie to skoczymy tam zahartować. Bo musimy tutaj panów pokonać całą masę. Przyszli nam pozazdrościć naszego metalowych narzędzi. Ile was tutaj jest? Cała masa. Musiała być jakaś niespokojna, temporalna pogoda. Chyba.
A, bo tutaj zostawiłem drzwi otwarte. Dlatego ich tutaj tyle się nawchodziło. Dobrze, szybko tutaj ten nasz kilof do wody. Niech się tam zahartuje, zaraz zobaczymy, czy to coś daje. Quenched. Must be... A, czyli został, że tak powiem, zahartowany. No i co? Robimy nasz pierwszy... Pierwszy żelazny kilo. Twardość 1500, poziom narzędzia. No i mamy pierwszy żelazny narzędzie. Tutaj sobie może zrobimy jakąś półeczkę nową na narzędzia żelazne. O, może tu. I co, idziemy wykuwać dalej kolejne przedmioty. Czy panowie coś mieli? Nie. Sznurek. Ten nic. Ten też nic. Nic. Sznurek. No zawsze sznurek dobry. Tam miał jakąś skórę. No dobra. Idziemy kuć żelazo, póki gorące, tak zwane, dalej. Kolejna sztabka. Co to jest? To coś... Nie wiem. Będę musiał dojść, co to za element jest. Niewyjściowy, że tak powiem. Tak, wykujmy sobie może... Na pewno kosę z żelaza. Ja to tak obracam, żeby unikać, że tak powiem, ciągłego wybierania tego trybu, tego młota, bo to jest nie jest zbyt wygodne, trzeba w to klikać. I tu jeszcze dwa bloczki trzeba skądś przyciągnąć. No i tak, żelazne przedmioty już musimy wykuwać na kowadle z brązu. I to pozostaje nam, że tak powiem, oddzielić resztę. No już tak powiem, w wykuwaniu już narzędzi nam młot spadowy nie pomoże. A może sobie jeszcze jedno od razu wykujmy, jak tamte nasze żelazo jeszcze ciepłe. Wykujmy sobie też nóż może w końcu. O, nie to chciałem. Tak, tam harczą panowie, trzeba w sumie pójść spać, żeby nam nie harczeli nad głową. O, i tutaj resztę trzeba oddzielić. Dobrze, skoczmy sobie to zahartować. No i wyrwy średnie. Tak, zahartowane. Zróbmy sobie nożyk. 1300 w porównaniu do 107, więc w końcu mamy porządny nóż. O, kosę też 2000 w porównaniu do tej kosy, która miała ledwo tam
500 czy 700 na starcie. Dobrze, jeszcze została nam jedna sztabka, chyba ciepła. Zróbmy jeszcze ostatnią rzecz. Co by tu zrobić? Może łopatę. Łopatę zawsze używam. Tak trochę nieszczęśliwie ten młot nam tutaj zasłania naszą robotę. Wiecie, jakby wam się ten przedmiot, że tak powiem, ochłodził na tyle, że nie można pracować, zawsze można go odłożyć z powrotem do kuźni i podgrzać, tak jak się podgrzewa sztabki. Więc to nie problem, że nam się to ochłodzi. Tak, i tutaj teraz to odkuć. O! I mamy łopatę. Łopatę do bali. I już tą naszą, że tak powiem, zmęczoną łopatę można odłożyć. Też jest, że tak powiem, hartowana. O, mamy łopatę 1800. Dobrze, idziemy chyba spać, bo tu panowie harczą, to jest straszne. Tutaj może w tym mniejszym łóżku, bo już trzecia rano. Może się tak zdrzemniemy tylko na odrobinę. Szósta rano, dobra. Coś, jakieś pędraki trzeba wpierdzielić. A, tutaj zrobimy taką matę z sitowia. Jak się robi matę z sitowia? Mata z sitowia robi się w ten sposób. Tylko potrzebny jest ten... Próbowałem z tej wiązki trzciny, ale to jakiś inny przepis wychodzi. Więc tylko z tej pałki wodnej to ona wychodzi. Więc nie chciałem jej tu za dużo robić. Ale myślę, że to się ładnie prezentuje. Taki dywanik, wiecie. Tak, tutaj tego żelaza też z tego wykuwania nam się tutaj zebrało, więc ono się nie, że tak powiem, nie zmarnuje, sobie potem wrzucimy jakoś do tej dymarki z powrotem. Tak, może odłóżmy te wszystkie sznurki. Tu gdzieś sznurki, tu, skóry tu. Tak. Tu jest sąsiedzi, se poszli już. Chyba sobie poszli. Tak, to sobie odłóżmy ten. Żeby był trochę porządek. Na tyle, na ile. No, jeszcze możemy sobie wykuć parę przedmiotów. I to chyba jeszcze uczynimy. W międzyczasie... A, może trzeba sobie też wykuć te nasze... No. Że tak powiem, do rozłupywania, no, siekierki do rozłupywania, żeby można było znowu natrzaskać drewna. Więc tu mamy jeszcze cztery sztabki, sobie te sztabki podgrzejmy. W międzyczasie wypadałoby jeszcze coś ugotować. Może nie biegajmy tak z tym, bo to... Głód zwiększa. Zobaczmy, co można ugotować. Na pewno sobie weźmy jakieś z pożyczkami. A może to mięso. I jeszcze jakieś warzywko sobie dorzućmy. Może cztery kukurydze, tak? Klasyczne gotowanie. Mięsa nie tniemy, już chyba się nie da. Kukurydzy jakoś się dało. Można sobie pociąć, tak. O, tu jeszcze dwie porcje jakiegoś gulaszu. To jedzenie też oczywiście można podgrzewać. Jak i wtedy ono nam daje ten bonus taki do sytości. Tak, tu mamy sporo drewna, które tam przy okazji tej naszej wyprawy się udało zebrać. No
I tu się pichci się jedzonko. Jak tam nasze rozgrzane żelazo, może sobie przesuńmy sobie ten. Przesuńmy sobie może tutaj, żeby było lepiej widać. Tak, tu gdzieś powinny być te grab axy. Ups. A to przesuniemy na miejsce zaraz. Nie, to był splitting mall. No dobra. Bo że jak raz wybierzemy, że tak powiem, pattern, no to już nie da się go cofnąć z powrotem. Można go co najwyżej chyba tylko tym dłutem przemielić z powrotem na getsy, że tak powiem. Zobaczmy, czy to się uda. A, powinno się udać poprzesuwać te bloczki. Te możemy tutaj spokojnie cofnąć. Na górę. Tu jeszcze przesunąć na miejsce. Nie wiem, czy jest sens robić, że tak powiem, żelazny młotek, bo to on wcale szybciej nie działa. To tak samo jak z tą motyką. Motyka raczej nie. Widzieliście, nie, żelazna motyka wcale nie przyspiesza pracy, a szkoda, bo to wtedy byłoby to lepszy, miałoby to lepszy sens. To musimy jeszcze parę tych pikseli tutaj, że tak powiem, przesunąć. Na miejsce. Muszę wam przyznać, bardzo przyjemne jest to kowalstwo. I tu akurat dwa piksele jeszcze tutaj cofniemy. Najpierw ten. Się gdzieś ziemia się wali. O! Mamy jeszcze mamy tych rzeczy do zrobienia. To był chyba splitting mole, czyli znajdźmy, gdzie tutaj jest splitting mole i forest axe. Szczęśliwa muzyczka się włączyła.
Tu jeszcze te 3 piksele nam zostały. Tak, ten tutaj, o! Ten czas stąd wydłubać. O! Wrzućmy sobie to do wody, nie wiem czy one też będą hartowane. Czy te mody się lubią ze sobą? Bo to hartowanie jest z moda Steel Necessaries i nie wiadomo czy działa też na te siekiery. No nie, na te siekiery nie działa. No. Dobrze, zróbmy sobie jeszcze tą tak zwaną siekierę do lasu. Forest Axe. I teraz tutaj chyba musimy to oddzielić. I mamy już chyba zestaw narzędzi. Jeszcze mamy jedną sztabkę, to na zakończenie, że tak powiem, zróbmy sobie jeszcze młot. Bo jak to mówią, bez młota nie robota. Młot z żelaza. Co tu jeszcze możemy zrobić z tego? Jakieś tutaj różne rzeczy. To chyba ten Iron Spear tutaj, że tak powiem, przeszkadza. Hełm dla psa? Ciekawe. Tak, zróbmy sobie obuch młota. Jak to się robi? Jeszcze te dwa bloczki tu, w tą stronę i te dwa bloczki do góry. O, i tu musimy to oddzielić, te dwa. O, mamy obuch młota, jego chyba też można zahartować, bo on jest ten, jak to powiem, z vanila. I co, to sobie możemy zrobić taką siekierkę, tu sobie możemy zrobić taką siekierkę i młot żelazny 2700. dobre. Więc co, to sobie tutaj odstawmy te nasze narzędzia, tutaj młotki kilofy. Tutaj sobie te siekierki odstawmy tu. Dobrze, i przetestujmy może na zakończenie jeszcze. Na zakończenie przetestujmy naszą kosę żelazną. Tu mamy do skoszenia sporo. Więc zetnij trawę. No ona się chyba niczym nie różni specjalnie od tej z brązu, poza tym, że ma dużo wytrzymałości. Więc to jest jej chyba główna zaleta. A to sobie wszystko wrzucimy na kompost.
stąd mam tyle tego kompostu, bo ciągle tutaj chodzę i ścinam te tutaj te trzciny, które tu zasadziłem. Właśnie z myślą po to, żeby był na ten kompost i na tutaj na sznury. O. Tu jest jeszcze cała masa tego. To też jest satysfakcjonujący ten dźwięk. Tu będziemy mieli na liny to wszystko. Do tych naszych narzędzi. Tak, skoro już mamy już żelazo, możemy zacząć wytwarzać żelazne płyty. I z żelaznych płyt może będziemy mogli już zacząć wytwarzać jakieś konkretne rzeczy. To, o czym myślę, to lepszy wiatrak. Mamy moda na lepsze wiatraki, ale one też potrzebują żelazne płyty. Mamy też mod na elektryczność, ale też potrzebuje żelazne płyty. Więc to, że mamy żelazne płyty, otwiera nam sporo różnej technologii nowej. A tam jeszcze mamy, że tak powiem, poletko. O, tutaj jeszcze jest całe poletko, widzicie, o. To sobie tutaj zjedzmy, żeby były miejsce w inwentory. I tu sobie jeszcze ze dwa staki zetniemy tego. To się nazywają żniwa, chociaż trzcinę tniemy. Tu jakieś żeśmy wabiki wędkarskie gdzieś wyhaczyli niepotrzebnie. O, to sobie może to wyrzućmy. Już chyba jest full. Tak, jesteśmy już tutaj full. To sobie to wyrzućmy. Jeszcze jeden stosik tego. I tak, ja już wam w tym odcinku dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku z serii Vintage Story na modach, gdzie prawdopodobnie zaczniemy budować jakiś nowy budynek. Prawdopodobnie warsztat to będzie. Będzie taki warsztat, też z taką wieżą. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!